Reset Obywatelski. O, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ale to jest pięknie widać na tle. Tak, w ogóle jestem zaskoczony z innego kąta, z innej bliskości. Cudownie. Dzisiaj widzimy Państwo zupełnie inaczej. I auta wciąż jeżdżą, zobacz. A proszę. A? 44 miejsca nienumerowane. Tak jest. W Resecie Obywatelskim. Piotr Kluczewski. Maciej Tomaszewski. Zapraszamy na godzinę dla kinomaków. I chyba tak już zostanie, że będziemy tak, już tym kinomaki. Mi się tak kinomaki spodobały, że jesteśmy kinomaki. Dokładnie tak. Tydzień temu nas nie było z prostej przyczyny. Piotr postanowił sobie wziąć wolne, dlatego że z kolei ja pojechałem na Ińskie Lato Filmowe. Taki mini festiwal, który dzieje się w Mińsku, w zachodniopomorskim. To była jego 409. edycja. I być może napomkniemy trochę na temat tego festiwalu dzisiaj, bo będziemy mówić o filmie, jeden z filmów, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to był film, który był tam pokazywany. Tak jest. To ciekawe, że 409. Myślałem, że to miarę nowy festiwal. Nie, to jest w ogóle festiwal z bardzo dużą tradycją, jest taki niszowy, ma taką atmosferę rodzinną, bardzo kameralną. Bardzo mi się podoba, tak jak ty mi zachwycałeś, seria rzeczywiście, bo to kilka dni w takim plenerze, także tak. Za rok może też się wybiorę. Absolutnie ci polecam, ale o tym sobie porozmawiamy potem. Lista obecności, widzę, że się już dzieje. Pan Andrzej, dobry wieczór. Barnaba. Pan Piotr Strycharski, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy również do tego, żebyście na tej liście obecności się odklikiwali. Pan Piotr ma rację, bo my siedzimy w pozycji klasycznej, ale to prawda. A pokazuje nas w lustrzanym odbiciu trochę. To jest bardzo fajne. Chociaż jestem jakiś strasznie czerwony w ogóle, ale dobrze, no to zrobić. Dodajmy też, że program się realizuje Iza. Dziękujemy za wspaniałą realizację i w tym tertecie egzotycznym do 22. Będziemy Państwa bawić i tak zapewniać jest. Rozrywkę. Tak jest. Drodzy Państwo, a zatem bez dalszych zapowiedzi. Powiedzmy, o jakich filmach będziemy rozmawiać. Tak jest. Będziemy rozmawiać o filmie Głupcy, nowym filmie Tomasza Wasilewskiego. Mhm. Filmie kontrowersyjnym. Od niego zaczniemy. Tak. A drugi film to będzie Cicha Ziemia w reżyserii Agnieszki Woszczyńskiej. To jest jej debiut fabularny. Tak. Dwa filmy polskie, dwa ciekawe. Tak pomyślałem, co je łączy, to trochę mi się wydaje, że obu trochę brak kleju. Dobrze, ale to zdradzasz ciąg dalszy. Ja bym powiedział, że łączy je to, że one próbują jakoś zdiagnozować współczesne relacje międzyludzkie. Oj tak, jak tak najbardziej. Powiedział. O. Więc będą ci dwa filmy ambitniejsze, na pewno, które zajmują się tematyką bliską, właśnie emocją, taką nieoczywistą, niecodzienną, dość trudną. Więc będzie, proszę Państwa, na poważnie, ale ciekawie na pewno. Dokładnie tak. Dodajmy też, że naszym patronem dzisiaj jest pan Łukasz Maciejewski. Bardzo dziękujemy za wspieranie. Na dole ekranu widzicie Państwo namiary, za pośrednictwem których można nas pomóc, bo Radio Reset Obywatelski jest radiem społecznym, które jest dotowane całkowicie przez jego słuchaczy, więc serdecznie zapraszamy do tego, żebyście swoją cegiełkę pieniężną tak dokładali. A drodzy Państwo, jeśli nie macie możliwości albo w sumie nie chcecie nas wspierać finansowo, to zawsze zostawcie lajka, suba, bo też jest to dla nas ważne, pozwala nam to zwiększać zasięgi. Zresztą w tym tygodniu właśnie stuknęło nam 20 tysięcy subskrybentów, dlatego też na YouTubie. Także super Państwu dziękujemy, bo rośniemy w siłę i dla nas zawsze takie wymierne też te, że tak powiem, to uznanie w postaci liczb subskrybentów też jest bardzo ważne. Dokładnie tak, a na Facebooku z kolei przekroczyliśmy magiczną liczbę 10 tysięcy obserwujących i też zapraszamy do dołączania tam, bo na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w Resecie. Tak jest, dobrze. To co, tyle gadania, zaczniemy od tego bardziej kontrowersyjnego filmu, o którym chcielibyśmy Państwu opowiedzieć. To jest czwarty fabularny film Tomasza Wasilewskiego, jednego z bardziej płodnych, ale też jednego z bardziej interesujących polskich wyrazistych. Twórców, to jest dobre słowo, wyrazistych polskich twórców. Głupcy to jest jego nowy film, poprosimy o jego zwiastun i po zwiastunie. Teraz jeszcze raz bardzo delikatnie, ale delikatnie poprzy. Chodź. Nie bój się, proszę cię, będzie fajnie. Marlena!
Halo? Wiem, że to ty. 2 lata tu leży. Jest w bardzo złym stanie, nie mówi już. Kto dzwonił? Drugi raz go nie zostawię. Spokojnie, synku, jesteś w domu. Tu jest kuchnia. Łazienka. Ja nie rozumiem, co się z nim dzieje. No syn pani, ile ma lat? 41. Prawie tyle, co pani mąż? Nie chcę, żebyś tak się czuł. Jak? Źle we własnym domu. Czemu ty jesteś z tym sama? Powiedz coś. Co mam powiedzieć? Wróciliśmy po zwiastunie filmu Głupcy, filmu Tomka Wasilewskiego. Tak jak wspomniałam przed zwiastunem, to jest jego 4. film. On stawia sobie, mam wrażenie, trochę za cel tropienie samotności ludzkiej w życiu i portretowania postaci u jakiegoś przełomu. Ten przełom najczęściej jest przełomem, który sprowadza więcej nieszczęścia niż szczęścia. Bo na przykład, jak w Płynących wieżowcach, jego drugim filmie, który był takim bardzo głośnym, ale też nie do końca udanym filmem o homoseksualnym mężczyźnie, który jest w związku heteroseksualnym i powoli zaczyna przełamywać wstyd czy pewną barierę związaną z tym, że tak naprawdę woli mężczyzn niż kobiety. Z drugiej strony Piotr dzisiaj widział jego 3. film, ma na bieżąco, czyli Zjednoczony Stan Miłości, moim zdaniem jeden z bardziej przejmujących i udanych filmów w ostatnich latach. Tak, ale to mi się wydaje, bo ten film, akurat Zjednoczone Stany Miłości, który wiem też Maciu, że bardzo lubisz ten film, to właśnie on dobrze pokazuje, no bo tak naprawdę twórczość Tomasza Wasilewskiego to są te zjednoczone różne stany miłości, czyli mówi o miłości tej nieoczywistej, trudnej, nieszczęśliwej. Także mam tu właśnie albo w Zjednoczonych Stanach Miłości, nie będziemy Państwu mówić, ale też różne odsłony właśnie, tak. Jakby, no to akurat są, tutaj mamy właśnie w Płonących wieżowcach wątek homoseksualny, no i w najnowszym filmie Głupcy Tomasz Wasilewski bierze się za bary z... Nie możemy powiedzieć Państwu z czym, bo zdradzimy wszystko. Znaczy, właśnie, drodzy Państwo, zastanawiam się, może ktoś z Państwa napisze, czy Państwo piszecie coś, komentarze, czy Państwo wiecie, czy Państwo chcą się dowiedzieć, bo wiemy, że jakby w dystrybucji ten wątek jest nazywany po imieniu, tak. Dlatego z Maciek mam troszkę dylemat, jak Państwo napiszecie, to chociaż powiemy chyba trochę. No to powiemy, ale to za chwilę, tak budujmy jest. Napięcie. Sytuacja wyjściowa jest taka, Marlena i Tomasz, ona starsza od niego jakieś 20 lat, mieszkają w... gdzieś nad morzem. Tak. Ona jest lekarką położną. Położną. On trochę nie wiadomo, co robi, ale to nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Relacja między nimi jest bardzo dynamiczna, jest dużo uczucia pomiędzy nimi ewidentnie. Są małżeństwem, dokładnie tak. I nagle zaczyna dzwonić jej telefon. I okazuje się, że po drugiej stronie telefonu jest jej córka, która mówi o tym, że z kolei jej, tej głównej bohaterki, syn w stanie wegetatywnym potrzebuje opieki. Tak, bo córka wyjeżdża do Paryża, nie może się nim zajmować, więc obowiązek spada na matkę, czyli na Marlenę. Dokładnie tak. I pojawienie się syna Marleny w domu powoduje rozłam relacji pomiędzy Marleną i Tomaszem, a to tylko początek atrakcji, jakie Wasilewski nam zafundował w tym filmie. Tak jest. Drodzy Państwo, ciężko troszkę, nie wiem, czego zacząć. Pani bardzo na pisarzy chce. Dobrze, drodzy Dobrze. Państwo, chodzi tutaj o wątek miłości między... Kazirodczej. Bo Marlena i Tomasz w tej roli odpowiednio Dorota Kolak i Łukasz Simlat w rzeczywistości nie są małżeństwem, a są matką i synem. Tak jest. Przy czym cały ten wątek, całe odsłonięcie ich relacji,
powoduje, pojawia się niejako mimochodem w sposób, nie chcę powiedzieć naturalny, ale to jakby nie ma epatowania tym, że prawdziwością ich relacji Wasilewski podsuwa pewne tropy, mniej więcej w połowie filmu, że niekoniecznie patrzymy na małżeństwo w sensu stricto. I tak naprawdę to, że oni są w rzeczywistości matką i synem, wybrzmiewa w ostatniej scenie filmu, zresztą wybrzmiewa w sposób nie do końca jasny, ponieważ jest to zagłuszone szumem fal. Tak, drodzy Państwo, ja na przykład tego dialogu nie słyszałem, bo więc musiałem Maćka się dopytać, co jest, mi się wydaje, w takim filmie, który bazuje na tej osi, czyli właśnie no, na tej miłości zakazanej, nieakceptowanej przez społeczeństwo, no jest dość kluczowe, a tutaj mi to po prostu umknęło, nie dlatego, że jestem głuchy, tylko po prostu... Nie, dlatego, że był po prostu zły dźwięk. Tak, tak. Znaczy mówiąc szczerze, drodzy Państwo, bo tak jak w tym filmie, poza tym wątkiem obyczajowym, który chcieliśmy Państwu powiedzieć, no to też anturaż, który dotyka ten film, jest bardzo ważny, bo środowisko, tło, natura i też jakby otoczenie, też budynki atakują cały czas nie tylko bohaterów, ale też nas widza, czyli cały czas jesteśmy zagłuszani przez, czy bohaterowie i rozmawiający ze sobą są zagłuszani przez naturę, głównie przez szum fal. Oczywiście jest to zabieg no, ciekawy, jakby no, ja osobiście rozumiem, bo to ma być ten poczucie niepokoju, zagrożenia, tego ciśnienia, ale niestety poza tym szumem też głos, jak to czasem w polskich filmach jest nagrany dość średnio, więc po prostu, drodzy Państwo, to jest niestety ten jeden z tych polskich filmów, które wymaga napisów. To prawda. Jeśli będziecie mieli gdzieś taką możliwość na jakimś czy Nowych Horyzontach, czy Moje Kino, czy na Kanal Plusie, bo to jest film, prawdopodobnie tam będzie ten film dostępny za jakiś czas. On w tej chwili jest w kinach dostępny normalnie. Tak, to jeśli jest taka możliwość, to tak, to z napisami po prostu, co jest ciężkie, no niestety to prawda. No. Tak jest. I teraz to, co w tym filmie jest dobre, zacznijmy od tego, to jest bardzo przemyślana i bardzo interesująca scenografia oraz zdjęcia. Dlatego, że mamy wrażenie, że obserwujemy ludzi, którzy są zakotwiczeni w jakimś obrazie, trochę jakbyśmy oglądali impresjonistyczne obrazy, są takie ujęcia, kadry, które powodują, że to wszystko jest bardzo plastyczne. Zresztą... Kamera jest statyczna bardzo często, postaci znikają z kadrów, wchodzą. Zresztą podobnie jak do Cichej Ziemi drugiego filmu. Tak, dokładnie. Wasilewski stosuje bardzo dużo fajnych wytrychów realizacyjnych, na przykład w jednej z pierwszych scen bohaterka grana przez Dorotę Kolak, po pierwszym z telefonu, którego nie odbiera, bo wie, kto dzwoni, wie, coś tak naprawdę się święci, chce wyjść z domu, a nie może, bo otwiera drzwi i tam pojawia się morze za progiem od razu. Więc dużo jest takiej fajnej zabawy tropami, toposami i też tworzeniem tego niebezpieczeństwa. Tak, po pierwsze niebezpieczeństwo, po drugie zagubienie bohaterów, no po wszystkim morze, po drugie korytarze. Drodzy Państwo, wszystkie wnętrza dzieją się w opustoszałych, starych budynkach, prawdopodobnie jakichś, nie wiem, ośrodkach wczasowych, szpitalach, także są to wykafelkowane, mroczne, ciemne, opuszczone powierzchnie, długie korytarze, dużo zakrętów. Postaci cały czas wchodzą z zakrętu do zakrętu, z pustego pomieszczenia do pustego, idą o wiele dłużej niż powinny z punktu X do Y, ale to też ma sens. No tylko, drodzy Państwo, jeszcze powiedzmy jednej rzeczy, która mi się spodobała bardzo, jeżeli chodzi o scenografię i w ogóle ustawienie scen, to jest to, że na przykład tam jest bardzo dużo kwiatów. Tak. Kiedy... Roślin. To są paprocie? Paprocie, no to widzisz, że słuchacz nie myśli, że róże. Nie, nie, paprocie, takie doniczkowe rośliny i bluszcz tam chyba też się pojawia. I to jest bardzo interesujący zabieg również, bo jest po pierwsze niespodziewane, a po drugie te rośliny pojawiają się w kostnicy czy na oddziale oraz na oddziale opieki paliatywnej. No, co nie jest naturalnym miejscem dla tego typu roślin i to też wprowadza taki pewien zakrętas, który jest bardzo interesujący. Tylko problem jest taki, że jeżeli podejmujemy się kontrowersyjnego tematu, to zróbmy to po coś. Tak. A tutaj nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co, drodzy Państwo, bo tak, to właśnie Maciek bardzo dobrze powiedział, bo w tym filmie nasze postaci są trochę wyzute z emocji. Okej. Dobrze, w okazywaniu tych emocji trochę. Mm. No w pewnych... No.
No ale kontynuuj. Tak. Więc jeśli szczególnie jakby szczególnie ten film jest, nie jest powiedziany w dość taki sposób oczywisty, on rzeczywiście jest taki troszkę zagrany na niedopowiedzeniach, musiałem się domyślać, te wątki trochę się gubią, są nieoczywiste. Dodam tutaj, że bardzo długo też musimy rozszyfrowywać, co łączy tą czwórkę głównych postaci, bo to też nie jest wprost powiedziane. Postaci nie bardzo ze sobą potrafią rozmawiać, nasi bohaterowie albo w ogóle nie rozmawiają, albo mówią półsłówkami. Albo takimi wyświechtanymi zdaniami. Więc drodzy Państwo, jeśli postaci ze sobą nie rozmawiają, mamy cały czas zagłuszające jakby szum fal, dużo przestojów, dużo ciemności, milczenia, no to troszkę jakby te emocje są potrzebne, żeby nas po prostu jako widzów pokierować, no bo autor oczywiście wie, co chce powiedzieć, tak. Natomiast my jako widzowie, no jesteśmy troszkę zostawieni sami sobie. To się zgadzam. I po prostu tych emocji potrzebujemy, żeby zrozumieć, co się dzieje na ekranie. Czy ja nie zgodzę się z tobą, że tam emocji nie ma? One są. Znaczy jest mało, ale jest mało. Znaczy, moim zdaniem Marlena Doroty Kolak jest pełna emocji. Okay. Natomiast to niezależnie od tego, że może mamy inną diagnozę co do tego, jak ten film jest emocjonalny, bądź nie jest emocjonalny, to chyba zgodzimy się obaj co do tego, że podstawowy problem jest tego filmu jest taki, że z tej niewygody, która cechuje wszystkie filmy Wasilewskiego, bo wszystkie filmy Wasilewskie są bardzo niewygodne dla widza z różnych powodów. Ale ten chyba najbardziej. Tak, to czy tu nic nie wynika. Tak. Ja jakby przez pierwsze pół godziny miałem trochę nadzieję, że tam będzie więcej jakiejś treści, że tam będzie więcej jakiegoś takiego mięsa. Ja bym chciał usłyszeć albo historię, albo zobaczyć miłość tej bohaterki, jakby ten konflikt. Troszkę on jest już, bo to jest troszkę takie stadium już jakby właśnie bez emocji, takiego trochę poddania się, jakby wycofania, a tu jakby oczywiście, ja nie mam nic przeciwko, artysta czasem chce być kontrowersyjny, nie mam w tym nic złego, tylko musi być po coś, tak jak mówiliśmy. Tak samo, jeśli, dobry przykład też rozmawialiśmy wcześniej, jeśli w filmie są sceny seksu, tak jak już wiem, gdzie w XXI wieku mają być po coś, jeśli nie są, są to czysto jakby są porno po prostu. Tak, i tym tak. Się różni porno od zwykłego filmu i tutaj mamy trochę emocjonalne porno. Rzucamy kontrowersyjny temat. To jest dobre, co powiedziałeś, tak. Z tego niewiele wynika, nie mamy kontynuacji, nie mamy podjęcia tego. Ja bardzo chciałbym, żeby jakby wątek tej miłości kazirodczej, żeby twórca podniósł rękawicę i z nami się boksował z tym tematem. On go troszkę nam rzuca. Tak, znaczy, to jest bardzo dobrze to powiedziałeś. Nie macie, jakby to jest mina, że jak powiem, to jest mina, rozbrajajcie ją. Nie, jeśli artysta ma obowiązek z nami ją rozbroić, tak mi się wydaje. Jeśli daje ten temat, żeby z nami wszedł dialog. Według mnie tutaj Tomek Wasilewski w tym filmie, tak jak w Zjednoczonych Stanach Miłości, bardzo dobrze to zaznaczył i to jest super. Tam mimo to, że postaci już są, tu dużo mam związków w składzie rozkładu, wystawionych na próbę, tam od tych emocji buzuje i tam ten dialog czuć po prostu. My wchodzimy w te relacje i o nich rozmawiamy. Tutaj z powodu tej obcości, która, ja rozumiem też zabieg jakby Tomka Wasilewskiego, bo on jakby chciał, drodzy Państwo, ten film jest strasznie nieprzyjemny. On nas atakuje, on nas mierdzi, on nas wkurza. I to jest w porządku, jeśli idzie coś za tym, tak jak Maciek powiedział. Mi się tutaj wydaje, że jesteśmy zostawieni troszkę sami sobie, szczególnie, że wątek, jakby ta bomba na koniec, to rzeczywiście, że ten życie jest na koniec, w ostatniej scenie i nie wszyscy tak nazwana, bo można przeczuwać coś ale to nie, po drodze, ale tak, to można tylko przeczuwać. Więc zostajemy troszkę sami z tym. Izo, przepraszam. Nie. Coś nam, okej. Okay. Wszystko dobrze. Okej, okay, coś nam na chwilę wskoczyło. Tak, więc tak, zostajemy sami z tym problemem i to dla mnie, to jest właśnie dla mnie problem tego filmu. Tak. Skończymy. Dla mnie oprócz tego, czy ta niewygoda, o której mówię, bierze się przede wszystkim stąd, że w tym, ten film jest niezwykle spazmatyczny. To znaczy te postaci się wiją po tych przestrzeniach w takim jakimś dziwnym korowodzie, w takim dziwnym tańcu głupców właśnie. Ponieważ reżyser nam nie pomaga, to my też trochę się kręcimy, bo postaci mogą być, ale my musimy mieć jakby tą nić, tą troszkę, po której jakby musimy się zaczepiać, a my nie mamy tego zaczepienia, jesteśmy zostawieni sami sobie. I kiedy następuje bardzo przejmująca scena w tym filmie, kiedy syn, ten, który jest w stanie wegetatywnym, grany przez Tomasza Tendyka, właściwie wyjęczany przez Tomasza Tendyka, widzi pocałunek pomiędzy swoim bratem a matką, coś, co i zaczyna wyć, bo on nie jest w stanie inaczej przekazać swojego bólu związanego z tą sytuacją, to kiedy zaczyna wyć, to gdyby wcześniej były różne sytuacje poprowadzone w inny sposób,
to byłoby to przejmujące. A tymczasem tam jest 10 minut wycia, takiego stękania. Znaczy, drodzy państwo, to jest tak trudne, w sensie takim, że znaczy, dla mnie to było... Okropnie, myślę, że wyjdę z kina. Drodzy państwo, znaczy, kiedy redaktor Tomaszewski mówi, że jest 10 minut wycia, to ma rację. To nie jest tam rzeczywiście, drodzy państwo, przez 10 minut mamy wycie umierającego człowieka. Znaczy, to jest zabieg, który mi się podoba, bo jeśli mamy mieć wycie i mam zrozumieć bohaterkę, która jakby nie jest w stanie wytrzymać z tym, jakby się z tym bije, tak. to jest okropny zabieg, ale jakby on dla mnie był zamierzony. Oczywiście teraz tak mówię, natomiast będąc w kinie, myślałem, że wyjdę i to było nie do zniesienia. Nie, to było bardzo nie do zniesienia, zdecydowanie tak, szczególnie... Ale widzisz, dokładnie wracając, chciałbym jeszcze wrócić do tego, jeśli miałby wcześniej zaczepienie, bo ja wiem, że wiele osób z tego filmu, wyjdzie, mój nie zrozumie, albo tego filmu nie zobaczy. Tak. I nie dotrzyma tej ostatniej sceny, więc jeśli artysta pomógłby nam, twórca, jakby zaczepić się w tym filmie, zostać z nim i zrozumieć go, to wtedy ten film miałby większy sens i wiele osób zrozumiałoby go bardziej w pełni, chętnie i byłoby w stanie podjąć tą dyskusję, tak. Bo mi się wydaje, bo tak jak powiedzieliśmy już, ten film nie podejmuje tematu kazirodczej miłości, ona jest tam rzucona trochę, napastliwie i musimy sobie my sami z nią poradzić i wiele osób nie chce sobie z nią radzić i odmawia, także... No to też jest zrozumiałe, natomiast to jest taki trochę przepalony, czy właściwie spalony temat moim zdaniem, bo niezależnie od tego, czy popieramy, czy nie popieramy takie związki, co o nich myślimy, no to jednak to Wasilewski, przesuwając nieustannie granice wypowiedzi artystycznej, wydaje mi się, że z tej perspektywy ten temat jest interesujący, i warto byłoby jakby film przygotować tak, żeby widzowie mogli jakoś się wobec niego ustawić. A tymczasem widzimy postaci, które żyją w jakimś związku, pojawia się osoba trzecia, czyli ten umierający syn, który wszystko rozwala i trochę nie wiadomo dlaczego. I dopiero na końcu dowiadujemy się dlaczego, a to już jest jakby trochę za późno. A właśnie nie wszyscy dowiadują się, bo część osób wyszła, a część nie słyszy, jak ja. Dokładnie tak. I to jest ten problem. I trochę nie wiadomo, o co chodzi. Tak, drodzy państwo, bo tak jak Maciek powiedział, tutaj mamy taką dużą powtarzalność, która tak naprawdę w środku dla nas jest zrozumiała, bo ten film już widzieliśmy, jak patrzymy na to z boku, ale ktoś, kto widzi go po raz pierwszy, no to jest męczące, ponieważ główna bohaterka grana przez Dorotę Kolak, ja bardzo lubię Dorotę Kolak i wiem, że to jest świetna aktorka, mnie natomiast tutaj ta jej zachowawczość, jakby ja tych emocji tutaj nie widzę. Ale jaka zachowawczość? Ja nie widzę w niej emocji. Ja się z tobą nie zgadzam. Znaczy, dla mnie to jest kobieta, która, i to udaje się Dorocie Kolak bardzo dobrze wygrać. Powiedzmy, dobra, o aktorach powiemy za chwilę szerzej, ale nie, skupmy się na jej bohaterce. Moim zdaniem ona, jej bohaterka jest już u skraju wszystkiego, bo teraz tak. Ale my tego nie wiemy, wiesz, to ty już byś ten film widziałeś, już chodzi, chciałbym naszym widzom powiedzieć właśnie... Ale wiesz co, ale moim zdaniem to jednak się jakoś, moim zdaniem jest dobra, dlatego że zobacz, jest w związku z młodszym znacznie mężczyzną. Tak. Co już jest. Co jest już jakimś, nie chcę powiedzieć przekroczeniem normy, ale sytuacją niecodzienną. Tak. I myślimy, że stąd, bo tam widzimy od początku, że coś tam nie gra. Ta relacja z tym synem, nawet tym umierającym, jest jakaś dziwna. Dziwna, tam jest tak. Ewidentnie tak. Coś nie i kiedy tak. Pojawia się ten syn umierający, o którego jej partner, brat umierającego syna, staje się zazdrosny, to do tego kamyczka trudnej tej relacji, kiedy ona trochę musi kłamać, co było też zwiastunie pokazane. Jest ta scena w filmie, kiedy jej koleżanka z pracy pyta, ile ona ma dzieci, no i ona musi ukryć fakt, że ma trójkę dzieci, tak? I ona nieustannie żyje w tym, że ktoś odkryje to, co naprawdę łączy ją z jej partnerem, bo oni też jakby, to bardzo szybko też się w tym filmie pojawia, oni uciekli z Warszawy prawdopodobnie właśnie nad morze, po to, żeby chronić swoje własne uczucie. I ta pętla się coraz bardziej zaciska. W pewnym momencie następuje taka sytuacja, że samoczynnie musi dojść do wyboru, czy Dorota Kolak zostanie ze swoim partnerem / synem, czy też zaopiekuje się do końca swoim synem, który z wiadomych przyczyn tego związku nie akceptuje. I wydaje mi się, że to przekraczanie granic, taką transgresję tej bohaterki, Dorota Kolak naprawdę świetnie wygrywa. To, co jej nie pomaga, to jest to, że te postaci są tak napisane, jak są, czyli są troszkę zubożałe, nie rozmawiają ze sobą. Ta powtarzalność scenariusza jej bardzo nie pomaga. Tak. I też
nie pomaga właśnie tak wpisana w ten film ta spazmatyczność taka, że to wszystko musi być, jeżeli już Bo drodzy Państwo, Maciek tego nie mówi tak, bo nasza bohaterka bardzo często w tym filmie ucieka. Tak. Zachowuje, nieracjonalnie atakuje, znaczy no wtedy, kiedy oglądałem ten film, czyli bohatera Tomasza, granego przez Łukasza Simlata, który zachowuje się dość przyzwoicie w tej sytuacji, dość racjonalnie. Ona jest bardzo nieprzyjemna, agresywna, atakująca wobec niego i po każdym ataku ucieka, bo zachowuje się bardzo spazmatycznie, nieracjonalnie. I oczywiście teraz, Maciek, jak to bardzo ładnie odpowiedziałeś, to ma to sens, tylko to z perspektywy osoby, który widział. Jakby to jest dla osoby, która wchodzi do kina, mówi, to jest jakaś wariatka. No nie, no to znaczy, wariatka, masz prawo tak co ci ludzie tam, co ci ludzie tam robią? Czemu oni na siebie krzyczą, co się dzieje? Tak. Jakby sam powód, że jest obierająca osoba jakby w związku, no to jakby jest ciężkie, ale powinniśmy o tym porozmawiać, coś zrobić. Tutaj nie ma rozmowy, jest już, znaczy tak, ta relacja jest doprowadzona do skrajności. Tak. To wiemy, tylko to jest nam tak wtłaczane, przez 10, tam chyba jest 6 razy, kiedy bohaterka wbiega do morza i wbiega. Tylko my tak naprawdę to, co powiedziałeś, nie do końca wiemy, czemu ona wbiega. Tak. Podejrzewamy, to jest troszkę mało po prostu. Ten film niestety byłby lepszy, byłby ważniejszy też i potrzebny, gdyby był bardziej zrozumiały w swoim przekazie, ale po prostu niezrozumiały i wiele traci. Powiedzmy o tym też, że pozostała czwórka aktorów radzi sobie całkiem nieźle. W sensie takim, że Łukasz Simlat gra no takie role, jakie on bardzo często gra, czyli faceta, który jest w trudnej relacji, który próbuje jakoś wyjść z tego obronną ręką, który jest takim trochę kanciastym drwalem z brzuszkiem, ale jednak ma w sobie jakąś taką dziwną siłę. Coś go dławi. I on jest taki trochę perfekcyjny. No, z Tomaszem Tyndykiem jest problem taki, że on jest tak naprawdę tam kłodą, mówiąc brzydko, która w pewnym momencie po prostu zaczyna wyć, więc nie za bardzo ma co do grania. Bardzo ciekawa, bardzo fajna, to jest złe słowo, znaczy bardzo mocna jest postać Katarzyny Herman, czyli tej siostry. I to jest właśnie to, kiedy ona wchodzi i, znaczy, i ona, to jest jedyna postać z tej rodziny, która ma prawdziwe emocje, jakby, znaczy ma je na zewnątrz, bo te postacie mają te emocje tylko w środku i ona to wchodzi i jest prawdziwym tornadem. Tak. I to właśnie ona w starciu właśnie z matką, czy z bohaterką przez Dorotę Kolak, no to właśnie widać po prostu. To jest to, czemu ta bohaterka, którą idziemy, jest taka oziębła i właśnie ten dysonans tutaj widać i mnie osobiście on uwierał po prostu. Bo ja broń Boże, nie zwracam się z Dorocie Kolak, bo to jest świetna aktorka, tylko po prostu taką rolę dostała. Rozumiem. I ta rola mi nie pasuje. Okej. No więc Katarzyna Herman jest bardzo dobra, mimo że pojawia się stosunkowo najkrócej w tym filmie, to ma energię, ma charyzmę ekranową i jakby ma świadomość tego, że to, co łączy jej matkę z jej bratem, przełamuje wszelkie możliwe konwencje i nie jest w stanie się na to zgodzić. Trochę jej każe Drdymałów również mówić Wasilewski w pewnym momencie, w takich kluczowych scenach pod koniec, które to trochę nie wychodzi. No i jest jeszcze bohaterka Marty Nieratkiewicz, która jest koleżanką Doroty Kolak ze szpitala. Marta Nieratkiewicz, ja bardzo ją lubię za naturalność i ona jest taką jedyną w tym filmie osobą, która jest normalną. Nie, ale nie boimy się tego powiedzieć, bo to nie, Maciek, rozmawiamy na komiłości, już kiedyś rodzi matki, jakby tutaj nie boimy się słowa, to jest jedna osoba, która jest normalna w tym filmie i to widać, tą różnicę. I ona jest fantastyczna, bo ona jest bardzo wspierająca tę swoją koleżankę, nie wie, co łączy ją tak naprawdę z jej partnerem, pomaga jej. Stara się zrozumieć, że jest tam jakaś trudna miłość, nie jest w stanie i jest troszkę też papierem lakmusowym tej relacji, bo to przed nią bohaterka Doroty Kolak się na końcu otworzy, no i to postać Marty Nieratkiewicz, sprawdźmy, jak ta bohaterka miała na imię Iza, będzie właśnie takim odbiciem tej całej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że to jest wielka rola, bo po prostu Iza ma być wspierająca, ale jest fajna energia tej postaci, bo jest taka bardziej radosna, promienista, zwyczajna. Tak. Natomiast no, summa summarum, ja bym powiedział, że ja bym nie rekomendował pójścia. To nie jest dobry film, drodzy Państwo. Niestety, biorąc pod uwagę, nie możemy. Film nie można oceniać na trzeci raz, zastanawiając się, ładnie go analizując. My analizujemy go jakby w trakcie albo tuż po. No niestety to nie jest niestety dobry film. Ja jestem rozczarowany. On jest nieprzyjemny i tak jak Maciek powiedział, za filmem musi iść coś, jakaś wartość. A ten film wali nas w gębę nieprzyjemnością, szorstkością i niewiele z tego wynika. Tak. Więc i my jako widzowie ma się nam prawo to nie podobać, jeśli nie dostajemy nic więcej. Dokładnie. A według mnie niestety w tym filmie poza szorstkością, nieprzyjemnością i takim atakiem nic nie dostajemy. No. Znaczy, też mam wrażenie, że jeżeli widzowie nie wiedzą,
co łączy głównych bohaterów, to też mogą się trochę poczuć oszukani na końcu. Tak. Właśnie takim, że no po co było te dwie godziny tych jęków, tego biegania po tych korytarzach, tego gasnącego, zapalającego się światła i tego szumu morza, który zwiastuje horrorowate, kiedy film mógł być konotacji. Kiedy można było po 20 minutach zrzucić tą bombę i później bohaterowie musieliby ją zbierać razem z nami. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że Wasilewski trochę poszedł na łatwiznę, czyli zrobił trochę to samo, co zrobił w Płynących wieżowcach, których ja powiedziałam fanem nie jestem. Albo skomplikował sobie. Albo skomplikował, być może. Znaczy, to, nie wiem, no ja bym, poczekajcie może na VOD, tak bym powiedział. O nie, to jakieś... na pewno, drodzy Państwo, szczególnie jeśli nie wiecie, na co idziecie do kina, to ja bym ostrożnie, więc jakby, jeśli chcecie... Tak, to przeczytajcie recenzję, zobaczcie coś, jakby dowiedzcie się o tym filmie, zanim go zobaczycie, bo on nie jest dla wszystkich i niestety według mnie nie jest też filmem dobrym, więc nie polecam. Ja go widziałam na tym właśnie przepięknym zdarzeniu, tak, tym Ińskim festiwalu filmowym, Ińskim lecie filmowym, i widzieliśmy go w kinie Morena, to jest kino w Ińsku, które jest właśnie tam, przypomnę, Ińsko jest w województwie zachodniopomorskim, i drugiego dnia podczas tego festiwalu wysiadła klima. I to tym bardziej, to była tortura. Tak, to była tortura. Jakby ja nigdy nie wyszedłem z seansu w kinie. Byłem bardzo bliski, żeby to zrobić, bo nie dość, że... Jęki dla kina bym wyszedł. Tak. I to było bardzo, bardzo trudne. Ja bym chciał o tym Ińskim lecie filmowym chwilę porozmawiajmy. Tak, nie powiem dużo, bo jeszcze mamy Cichą Ziemię do omówienia, natomiast to jest wspaniały festiwal, dlatego że dzieje się w przepięknych okolicznościach, przepraszam, przyrody, przy jeziorze. Tak jest. Mi się wydaje, że pan Andrzej Mroczkowski chyba jest ze Szczecina, tak, z okolic. Tak. Jakby pan Andrzej jakby był dalej z nami, coś by napisał. Dokładnie. To byłoby super. I to kino, ten festiwal, mini festiwal trwał 11 w sumie dni, towarzyszyły mu różne ciekawe imprezy, jak na przykład koncert z okazji urodzin Budynia, zmarłego w tym roku lidera zespołu Pogodną, który jest ze Szczecina właśnie. I to jest taki kin, to jest taki bardzo przyjemne miejsce do tego, żeby spędzić czas, pochodzić, bo tam były dwie sale, w których były te filmy wyświetlane. Jedno to było kino, druga to była sala gimnastyczna w szkole podstawowej. Można było się położyć na materacu i oglądać film. Po prostu to było cudowne. Takie bardzo kameralne, bardzo ciepłe i to wspaniałe, jest, wspaniałe emocje. Festiwal jakby Kazimierz, w Kazimierzu Dolnym jeszcze właśnie to jakieś tam 20 lat temu, kiedy tylko był w Kazimierzu Dolnym właśnie jeszcze robiony chyba przez T-Mobile, wtedy Erę chyba. Tak, Era. Drobnych salach właśnie też był właśnie, albo na świeżym powietrzu właśnie. Tak. I teraz widziałem dużo bardzo ciekawych filmów. O właśnie, już tam Widziałem Wulkan Miłości, to jest dokument, o którym rozmawialiśmy z Wojtkiem Duszką, który był odpowiedzialny za Nowe Horyzonty. Nie, za Millennium Doctor. Za Millennium Doctor. Ten film, zresztą dokument, jest teraz w kinach. On wchodzi do kin w piątek i ja bym chciał, żebyśmy o nim porozmawiali za tydzień. Dobrze. Bo to jest przepiękny dokument o parze wulkanologów, którzy przekraczają wszelkie granice, żeby pomagać ludziom. Absolutnie fantastyczna, piękna, ciepła rzecz. Nominacja do Oscara, jak pan Andrzej pisze, że festiwal odbył się bez niego, ale to na pewno pan... No to za rok 50. edycja. Więc warto odwiedzić. Widziałem, również nawiążę naszą rozmowę z Władkiem Duszką, Lombard, film, który wygrał Millennium. Jeszcze nie wszedł do dystrybucji, ale wiemy, że wejdzie po jesieni. Proszę Państwa, ja nie... Czy powiem tak. O, też zaczął padać. Przepięknie. To jest film o największym w Polsce lombardzie, który mieści się w Bytomiu, brzydkim, okropnym Bytomiu, w reżyserii Łukasza Kowalskiego. I to jest film, który tak trzepie, ponieważ śmieje się przez cały ten film, bo no, to, co w tym lombardzie można kupić, jest niewyobrażalne. No, eksponaty są przeróżne, po prostu od nart po taki zegar, taki duży zegar, gdzie na górze jest tarcza, na dole jest Jezusek na przykład. No to są przedziwne jakieś historie, a tymczasem to, słuchajcie, to jest opowieść o Polsce, taką, jaką ona tak naprawdę jest. Polsce, której perspektywy sięgają do następnego skrzyżowania tylko i wyłącznie. O Polsce, która chce związać koniec z końcem. O Polsce, którą trapią problemy. Czy mimo, że to wszystko jest takie niby zabawne, bo komizm wydobywa się tych postaci, to jest to film, który niezwykle trzepie, ja go absolutnie polecam, jeżeli będziecie mieli Państwo szansę zacząć. O, pan Piotr napisał, że Lombard jest świetny, przy tym bardzo realny, absolutnie bardzo realny. Jeszcze o dwóch filmach chciałem, właściwie o trzech filmach chciałem powiedzieć, jasne, bardzo szybko. Lunana,
Szkoła na Krańcu Świata. Przecudowny, ciepły film produkcji butańskiej. On był do Oscara nominowany w tym roku. I to jest taki film o młodym Butańczyku, który chce wyjechać do Australii, żeby tam robić karierę jako piosenkarz, ale ma zobowiązania wobec państwa. Poszedł na kurs nauczycielski, musi odbędzić swoje i ministerstwo wysyła go do Lunany, czyli do miejscowości, która jest położona bardzo, bardzo wysoko w Himalajach, do której można najpierw dojechać do miejscowości, a potem trzeba 8 dni wędrować do niej na piechotę. I on oczywiście, Alaska, tak, on oczywiście tam nie chce iść, ponieważ no, ma pasję i chce tam realizować, a tymczasem no, po tej bardzo długiej podróży, gdzie jakby widać, jak on się konfrontuje z tym, że tam nie będzie elektryczności, że jakby to będzie zupełnie inne życie niż te, które do tej pory prowadził, jakby dojrzewa tam do swojej roli nauczyciela i przewodnika dzieci, które uczyć musi. Tych dzieci jest bodajże 8, są fantastyczne, są pełne życia ekspresji, są cudowne. Wiecie, to jest tak naprawdę bardzo hollywoodzki film, w sensie takim, że oczywiście on jest nakręcony w bardzo egzotycznych realiach, szczególnie dla nas, natomiast ma bardzo taką typową hollywoodzką historię. Okay. Bohater włożony w coś, co nie chce być, jakby akceptuje tę sytuację i jest transformację. Wspaniała, absolutnie wspaniała produkcja, przede wszystkim przez swoją egzotyczność. Jeszcze dwa filmy, Alcaraz, Carly Simon, to jest katalońska reżyserka, która opowiada historię rodziny, która od 100 lat uprawia ziemię, która została podarowana w sposób nieformalny przez kogoś innego, im uprawia tam brzoskwinie i potomek tego, który tę ziemię im dał, mówi: wiecie co, musicie stąd się wyprowadzić, ponieważ ja chcę założyć tam farmę wiatrową, bo to świetne jest miejsce na farmę wiatrową. I tradycja musi ustąpić kapitalizmowi tak naprawdę i obserwujemy... Obserwujemy dwa miesiące tego, jak ta rodzina, każdy w tej rodzinie, ta rodzina składa się z 10 osób, od Nestora po małe dzieci, muszą się zderzyć z tą sytuacją. Kino bardzo, to jest takie slow cinema, bardzo powolne, momentami aż nazbyt, ale niezwykle takie prawdziwe i familijne w dobrym tego słowa znaczeniu, znaczy pokazuje siłę rodziny. Przy czym nie robi tego w sposób patologiczny, ale Alcaraz pojawił się w kinach za jakieś bodajże miesiąc, zresztą to jest laureat na festiwalu filmowym, bodajże w Berlinie, z tego co pamiętam, głównej nagrody, więc jest to kino, które absolutnie warto zobaczyć. I jeszcze jeden film, ja go nie widziałem, kiedy był w polskich kinach, a przebieg jak meteor, Po miłość, to jest film Andrzeja Mańkowskiego, mikrobudżetowy film, w roli głównej w tym filmie jest Jowita Budnik, która gra sprzątaczkę w szkole, której mąż pije. I jej bohaterka, zresztą też Marlena, to bardzo jest ciekawe, nawiązuje internetowy taki romans z Senegalczykiem. To się często zdarza, że na przykład moja mama ma Facebooka, jest kobietą atrakcyjną bardzo i do niej piszą różni panowie na Messengerze, właśnie z Senegalu, z Kuby, tam o Maria i tak dalej, i tak dalej. To się zdarza, Maria oczywiście odrzuca wszystkie zaloty, bo wie, że to się skończyć nie może dobrze. No i to faktycznie też się dobrze nie kończy. To jest taka cudowna, znaczy to nie jest film, który ma... To nie jest film pozbawiony wad. Natomiast, bo czasami idzie na skróty, czasami sobie bardzo sobie już pomaga, czasami wszystko jest zbyt łopatologiczne, ale Jowita Budnik gra kolejną przepiękną kreację w swojej karierze. Kobiety, która już wie, że nic się właściwie w życiu nie zdarzy, nie jest też naiwniaczką, bo ona nie traktuje tego męża, nie jest tak do końca współuzależniona, bym powiedział, już ten mąż tam zdarza jej się, musi na nią rękę na przykład podnieść. Natomiast ten quasi-romans wyzwala w niej jakąś taką energię życiową, ale będzie miał swoje konsekwencje. I jest to film niezwykle przewrotny, przedobrą postacią księdza, bo to wszystko dzieje się gdzieś na prowincji, na Kaszubach, który z jednej strony mówi tak do tej bohaterki, musisz z nim być, bo przysięgałaś, ale mówi tego bohatera, zobacz, co jej robisz. Wiesz, nie jest, musisz się zmienić. To się rzadko pojawia postać takiego wyrozumiałego księdza, który no, działa w ramach Biblii i tego, co Biblia nakazuje, ale jednak potrafi gdzieś tam znaleźć złoty środek w tym, w jaki sposób mówi do swoich wiernych. Po miłość. Okay. On już jest chyba gdzieś dostępny na którymś VOD, zresztą zaraz to sprawdzimy. Bardzo polecam, pomimo tego, że to jest film nierówny, ponieważ jest to film bardzo niepolski w tym, jak miesza
bardzo trudną sytuację, dramat wręcz, z komedią i groteską, bo tam jest dużo zabawnych elementów. Absolutnie polecam, z zastrzeżeniem, że są tam mielizny. Dobrze. O, to tak bym powiedział. Czy ty, powiedz mi jeszcze, bohatera widziałeś? Tam widziałam bohatera, tak, widziałam bohatera, właśnie. Asghara Farhadiego nowy film. To w dwóch zdaniach byś powiedział. Bohater, wiadomo, Asghara Farhadi, jeden z największych reżyserów świata, autor fantastycznego Rozstania, nagrodzonego wielokrotnie na różnych festiwalach oraz Oscarem. I to jest, no, to jest ciekawy film. To, Powrót do dobrego? To jest Powrót do dobrego, chociaż jak rozmawiałam ze znajomymi, to oni mieli problem właśnie z tym bohaterem. O co chodzi w tym filmie? W tym filmie chodzi o to, że jest sobie człowiek, który siedzi w więzieniu za długi, czyli coś, co z perspektywy naszego świata nie jest kompletnie wyobrażalne. Natomiast w Iranie tak się dzieje, że za długi można iść do więzienia. I kiedy wychodzi na przepustkę, w jego ręce dostaje się... W jego ręce dostaje się torebka ze złotem. Jak on to złoto spieniężył, to będzie mógł wykupić część swojego długu i być może jego dłużnik, jego wierzyciel wycofa oskarżenie, w związku z czym on wyjdzie na wolność. Natomiast ten bohater decyduje się jednak tego nie robić i znaleźć właścicielkę tego właścicielkę, no trochę zdradzam tego, no bo to torebka żeńska, to w sumie właścicielkę tych zasobów i to uruchamia lawinę nieprzewidywalnych zdarzeń. To jest taki typowy dla Farhadiego temat, jednostka uwikłana w system. Tak. Czyli Farhadi, kiedy nagrywa, znaczy robi filmy w Iranie, to robi filmy dobre. Tak, bo to jest totalna przeciwwaga tego okropieństwa z Penelope Cruz i z Javierem Bardem, nie pamiętam tego tytułu, ale... Wszyscy patrzą? Wszyscy wiedzą. To Los Saben, tak. I coś potwornego. Nie broń tego filmu, Piotr. To jest telenowela, która po prostu nie wyszła, to jest moda na sukces. Natomiast bohater moim zdaniem bardzo wyszedł, bo ta pętla wokół bohatera się głównego właśnie zaciska. Chociaż tak jak mówię, dużo moich znajomych powiedziało, nie wierzę temu filmowi, ponieważ ten bohater jest zapierdołowaty, albo on tylko udaje, że jest taki dobry. Ja przypisałem mu od razu dobre intencje, ale polecam ten film. Ja nie wiem, czy będzie mieć premierę w kinową polską. Widzieliśmy zwiastuny w internecie i tam jest w Polsce jest obrędowany jako Prime Video. Właśnie, więc być może jest na Prime Video dostępny. Tak. Informować, ale dobrze, czyli iński festiwal filmowy, tak. Zachęcamy. Fajnie spojrzeć na festiwal, który jest taki kameralny. Wspaniała zabawa, ja się świetnie bawiłem, bardzo żałowałem, że musiałem wcześniej z niego wyjechać. Może kiedyś konfederację będziemy mieć. Słuchaj, ja myślę sobie, że za rok jest 50. edycja, kto wie, co się wydarzyć może, a tymczasem zostało nam 15 minut i w tych 15 minutach postaramy się Państwu opowiedzieć o filmie Cicha Ziemia, debiutanckim, pełnometrażowym filmie Agi Włoszczyńskiej i zaprosimy o zwiastun. Kiedy on będzie? Two days and the pool is ready. The accident. I was taking the shower. I was in the living room. Byłaś w szoku. Masz mówić, że byłaś w szoku. So where are you from? From Poland. You know, we just came here to have a rest. It will pass. Dlaczego im skłamałaś? Słaby jesteś, co? Tak jesteś słaby. Boisz się. Wyjedźmy stąd. Co ty teraz chcesz robić? Co ty robisz w ogóle? Daj spokój. Spokój. Spokój, spokój. Spokój, spokój. Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. Tak?
Tak. Cicha Ziemia, ona będzie miała kinową premierę w piątek. My wczoraj byliśmy w Muranowie na pokazie przedpremierowym. W pierwszym pokazie w Polsce? Dokładnie tak. Bo to jest film, który już był w Toronto, był też bodajże w Berlinie albo w Cannes. Tam się spotkał z bardzo ciepłym przyjęciem. To jest film o parze, która no raczej jest robotyczna niż jakaś posiadająca emocje, bym powiedział. To są takie aryjskie kukły, tak bym je nazwał. Ja myślę, że to mógłby być właśnie norwesko-duński, to jest szwedzka teoria miłości właśnie, o braku okazywania uczuć partnerowi, to tutaj ci bohaterowie wpisaliby się idealnie. Zgadzam się. Jadą na wakacje do Włoch, wynajmują tam dom, nie działa tam basen, który był jednym z powodów, dla których oni ten dom wynajęli. Właściciel zatrudnia do naprawy tego basenu robotnika, który jest imigrantem i podczas dokonywania renowacji robotnik wpada do basenu i umiera. I to zdarzenie wyzwala, tutaj mam znak zapytania. Bo w każdym normalnym filmie powinno być takie tragiczne wydarzenie, wywołuje lawinę zdarzeń. Natomiast tutaj tej lawiny nie mamy, drodzy dokładnie Państwo. Dokładnie tak. Znaczy, jakby bohaterowie jakby bardzo długo nie myślą o tym, czy mogli coś zrobić, żeby uratować tego Rachida, czy też nie. Jakby trochę są zszokowani całą tą sytuacją, natomiast faktycznie, kiedy widzą, że on wpada do basenu, uprzednio potknąwszy się o jakiś jeden ze swoich przedmiotów, który miał służyć do naprawy tego basenu, to nie biegną, tylko dzwonią po właściciela domu, żeby on coś załatwił. I na przesłuchaniu na policji dowiadują się, że ten mężczyzna nie umarł od urazu głowy, a umarł dlatego, że razem z nim wpadł do tego basenu wąż i po prostu on się utopił w wodzie, która z tego węża wypłynęła. No i to powinno uruchomić coś ważnego, a uruchomia cosik. Tak jest, bo drodzy Państwo, bo z Maćkiem mieliśmy to szczęście być na pokazie przedpremierowym, gdzie byli twórcy, więc tak. Mieliśmy możliwość, znaczy no nie porozmawiania, ale wysłuchania kulis tworzenia tego filmu, także Agnieszka Woszczyńska i Piotr Litwin tak ten film wymyślili sobie, że postaci będą bez emocji, będą miały problemy z wyrażaniem tych emocji, nie będą ze sobą rozmawiać, bardzo szczątkowo ze sobą rozmawiać. Więc w momencie, kiedy mamy ten konflikt, postaci nie wychodzą ze swojej roli, co trzeba przyznać, i to jest konsekwencja twórców, możemy się z tym zgodzić lub nie, ale jakby to jest taki zamiar. Więc ten wybuch nie jest taki typowy, jaki mógłby się wydawać nam w klasycznym kinie. Drodzy Państwo, ja powiem tak, bo to jak wczoraj Dobromir Dymecki mówił o twórcy głównej roli męskiej, mówił, że jest to kino slow. Ja się z tym zgodzę, to jest kino slow. Przepięknie nakręcone. Piękne kadry z dużą ilością bardzo dobrych pomysłów. Bardzo tak, jakby zdjęciowo ten film jest rewelacyjny i bardzo dobrze pokazuje właśnie też trochę taką właśnie fragmentaryczność tej relacji. Tak, fragmentaryczność, tą suchość, taką ostrość. Tak, bo są najazdy kamery, czasem widać tylko bohatera, czasem bohaterów w ogóle nie widać w kadrze. Tak, kadr jest bardzo statyczny, tak. Postacie wchodzą, wychodzą, tak. nie rozmawiają, zresztą akcja dzieje się na Korsyce. Na Sardynii, Korsyce jest tak, francuska, tak. Czyli na Sardynii, więc dużo kamienia, dużo suchości, mało zieleni, morze, wiatr, więc tak. Jakby ten niepokój towarzyszy nam, ale też niestety nie towarzyszy nam w zachowaniu bohaterów. I ja tak sobie tutaj zanotowałem, że kino slow jest jakby, ja lubię czasem kino slow, tylko film może być bez słów i bez akcji, ale jednak między bohaterami, ale nie może się obyć i bez słów, i bez emocji. Coś musi być, albo postać może ze sobą gadać, albo milczeć i na siebie tymi emocjami warczyć, wybuchać po prostu, a to niestety nie mamy ani słów, a tak jak Maciek powiedział, dwoje bohaterów jest takimi nordyckimi robotami, więc jest ciężko, drodzy Państwo. To prawda, szczególnie, że w zamierzeniu twórców ten film miał być o tym, jak przechodzimy nad tematem imigrantów do porządku dziennego. Film nam wiele takich tropów podsuwa, że imigranci traktowani są no, jakby z niższością, że nie umiemy tym tematem jako Europa się zaopiekować. I o tym ten film generalnie miał być, tak. Natomiast patrzymy przez pryzmat bohaterów, którzy się w ogóle nie zmieniają i którzy, znaczy, dobra, zmieniają się, przepraszam, cofam, zmieniają się, natomiast ich robotyczność i ich takie
zakotwiczenie się w takiej relacji, która nic im, mam wrażenie, zupełnie nie daje, jest ona tak sobie idzie siłą rozpędu, to kompletnie nie pomaga. Dlatego, że tak naprawdę nie możemy skonfrontować tego tematu pewnej pogardy czy niezainteresowania migrantami, bo tego nie widzimy, bo ta para po prostu cały czas fuczy, czy inaczej, od pewnego momentu cały czas na siebie fuczy. Tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Dlaczego troszkę, dokładnie, tak? Bo oni rozmawiają ze sobą, więc jakby... A widzisz, a to jest, mi się wydaje, to co ci przerwę, to jest trochę jak w Głupcach trochę, że jakby autorka nam nie pomaga, jakby nie idzie z nami, tak. Razem nie odkrywa tej historii, tylko jesteśmy wrzuceni w konflikt postaci, które nie umieją wyrażać emocji, ale i my jako widzowie nie jesteśmy w ten film wrzuceni, jakby też nam nie mamy tej linii ratunkowej, tej nici, którą możemy podążać za bohaterami, bo tak jak w przypadku Głupców, i to też jest efekt zamierzony, o tym mówił też Piotr Litwin, te postaci miały być antypatyczne. Tak. My jako widzowie mamy się z nimi nie utożsamiać. Ja to rozumiem, jako odbiorca jakby akceptuję ten wybór, natomiast jako widz zadaję pytanie, to po co jakby, za czym ja mam podążać w tym filmie troszkę? To absolutnie się z tobą zgadzam. Bo to, że wątek imigrantów jest bardzo wpleciony tak w tle, bardzo niewyraźnie i tak subtelnie, szczególnie na początku, to mi się podoba. To nie jest jakby, bo tak jak Agnieszka Woszczyńska powiedziała, pomysłem do stworzenia tego filmu była tragedia na Lampedusie. Tak. I tu widzimy troszkę to miasteczko, to jest problem miasteczka, o którym wszyscy wiedzą, nie wszyscy mówią troszkę. Tak. I to jest ładnie zasygnalizowane, że właśnie my troszkę udajemy, że nie patrzymy, traktujemy to troszkę tak jak policja, widzieliśmy w trailerze, tak. Troszkę, no zginął ten migrant, no ale wszystkiego, dobrego wyjazdu, to, tak? Tak, nie przejmujcie się, dokończcie swoje wakacje, zdarza się, nie? I to, że to nie, jakby to, że film ma dwa tematy, jeden taki, no, widzimy go wprost, drugi jest subtelnie obok, to, mi się, jakby, to jest bardzo dobry zabieg, że film nie jest jednowymiarowy, ja to doceniam, natomiast troszkę to, że, znaczy, szczególnie mnie to troszkę martwi, bo wiemy to od twórców, że te postacie miały być bez emocji, no i my jako widzowie mamy troszkę problem, tak. Dlaczego mamy za tymi postaciami powtarzać, są bez emocji, antypatyczne, konflikt jest bardzo niejasny na początku, tak. Bo przez pierwsze pół filmu, znaczy nasz główny bohater się zmienia pod koniec, ale to jest troszkę późno, przez prawie 2 godziny filmu mamy postacie, które my przynajmniej tak odbieramy, to pogodziły się z tym, co się stało. Tak. Bo mąż już nam mówi, słuchaj, nie mogliśmy nic zrobić. No nie mogliśmy. Trudno. Znaczy, z drugiej strony, tak mówią, z drugiej strony czują, że nie zachowali się. Ale my jako widzowie znowu tego nie wiemy. My jako widzowie jesteśmy przedstawieni w sytuacji, kiedy małżeństwo się zgadza, że okej, no trochę zawaliliśmy, ale nie mamy z tego wielkich wyrzutów sumienia. Ale jednak mamy. Bo ale jednak mamy. Bo się te pszczyczki pojawiają, tylko nie do końca wiadomo dlaczego. Tak, ale my jako widzowie nie wiemy, z jakich powodów się powiedzą. Tak. Nie jesteśmy dobrze, nie jest to poprowadzone tak, jak mogło być. Więc my troszkę czujemy się, tak jak w przypadku Głupców, troszkę zagubieni w tym filmie. Tak. Ta historia imigrantów, ona się odbija w nieczułych bohaterach. I ponieważ tak się odbija i ma wpływać na ich relacje, która jest przez dłuższy czas kontinuum, to ten temat nie wybrzmiewa w sposób prawidłowy. I teraz trochę, ja nie wiem, czy to miał być film właśnie o tym, że temat imigrantów jest zamiatany pod dywan, niech się dzieje, czy też miał to być film o relacji żeńsko-męskiej, która jest w stanie jakiegoś stagnacji / rozpadu. To ze sobą do końca nie rezonuje. Tak. I o, mimo że powiem ci tak, przez pierwszą godzinę ten film się bardzo podobał. W momencie, w którym przestał mi się podobać, to był moment, w którym ty powiedziałeś, o Jezu, pamiętam, Wesołe Świnie, to było to, jak oni siedzieli razem, główni bohaterowie siedzieli przy kolacji razem z małżeństwem, które prowadziło szkołę nurkowania. Tak. Zwracam Państwu uwagę, że rolę prowadzącego szkołę nurkowania grał John Mark Barr, którego znamy jako głównego bohatera przepięknego wielkiego błękitu, który też był nurkiem. Tak, i tu Państwu powiem anegdotę, bo to rzeczywiście było na sali śmieszne, kiedy jedna z widzek zadała pytanie Agnieszce Włoczyńskiej, właśnie skąd się wziął pomysł i Agnieszka powiedziała właśnie, że no pomyślała, dobrze, słuchaj, jeśli nurek, no to może Jean-Marc Barr, a właśnie któryś, chyba nie Piotr Litewski, tylko Litwin, tylko autor zdjęć powiedział, nie no, on drugi raz jakby tego nie zrobił, przecież nie możesz gościa, który grał nurka, znowu 20 lat później, żeby zagrał znowu nurka. Okazało się, że Jean-Marc Barr bardzo pozytywnie podszedł do tego pomysłu, no i widać, że to jest jednak jakby aktor rasowy i to ta jego postać jest świetna po prostu. Tak. Bardzo mi się podoba to, co napisał Jakob Net teraz. Może to trochę jak w Słodkim Końcu Dnia, temat imigrancki umieszczony poza PL we Włoszech jest za daleki dla twórców zbyt obecny. Czy nie powinniśmy szukać tego tematu na Metrze Białorusią? To jest świetny pomysł. Tylko... Bo dlatego, że ten film w Europie rzeczywiście może będzie lepiej odczytany, bo ten w basenie Morza Śródziemnego bardziej będą nawiązania bardziej oczywiste, bardziej wyraźne i może widzowie bardziej
bardziej to zrozumieć, ponieważ ten film zresztą w Salonikach był nagrodzony bodajże, chyba jakąś nagrodą małą, ale był tak. W Salonikach, więc może to jest ten trop, także może my troszkę patrzymy jednak mimo jawnego tematu na granicy z Białorusią, może troszkę patrzymy jeszcze na to tak za bardzo z dystansem, nie do końca. Ja tylko sprawiedliwie twórców, sam pomysł na film powstał w roku 2016 tak naprawdę, tak. więc zdjęcia rozpoczęły się w czasie pandemii, więc wtedy jeszcze sytuacji na granicy białoruskiej polsko-białoruskiej nie było takiej tak. jaka ona jest teraz, ale faktycznie być może gdybyśmy spojrzeli bardziej z perspektywy tak, ale czegoś, co nas dotyka jako Polaków, być może było to bardziej przyjrzyste. Drodzy Państwo, ten konflikt niestety jest niewyraźny. Ja tutaj zaznaczyłem, no niestety, znaczy to, ja wiem, to też jest zamysł był, ale to mi się też po prostu w tym filmie nie spodobało. No te dialogi miały być szczątkowe i miały być, te postaci miały na siebie warczeć i mówić ze sobą źle, w sensie składni polskości, tak. te dialogi nie miały płynąć, one miały jakby, skrót nam powiedzieć, takie sztywne po prostu. No ale w połączeniu to z brakiem emocji i z wolnymi ujęciami i z brakiem muzyki, ten film nie ma ścieżki, znaczy nie ma ścieżki muzycznej, ma ścieżkę dźwiękową z postaci wiatru, dźwięków, tak. ale nie ma, więc nie mamy filmu, nie mamy emocji, mamy statyczne ujęcia i drewniane dialogi, więc ja rozumiem, że ten film jest bardzo podobny do Głupców, bo on miał w nas wywołać to mrowienie, niechęć, złe emocje, tylko co troszkę za tym? Tak, to prawda. Zresztą też mam wrażenie, że pomimo tego, że ja bardzo lubię i Dobromira Demeckiego, i Agnieszkę Żulewską. Oni dobrze grają. Dobrze grają, ja im bardziej o tym myślę sobie o tym, że nie, ale to, znaczy inaczej, że... za mało im podrzuca reżyser. Ja rozumiem tłumaczenie Włoszczyńskie, że oni mieli tacy być. Mieli być i oni byli hamowani. Tak, tylko że momentami oni są potwornie, znaczy, być może takie było zamierzenie, oni są potwornie groteskowi właśnie przez tą robotyczność, tylko że mnie to akurat odrzuca, w sensie takim, że ja mogę nie lubić tych bohaterów i może to we mnie wywołać takie emocje, ale mnie to po prostu odrzuca i trochę się podśmiewuje z tego, co oni mówią. Troszkę tak, bo to jest troszkę, drodzy Państwo, znaczy ja rozumiem zamiar twórców, tylko ja tego zamiaru po prostu nie do końca kupuję. To i dla mnie ten film jest lepszy od Głupców, który wcześniej omawialiśmy. Jeśli ktoś lubi kino slow, powolne, pełne takich niedopowiedzeń, jakby powoli rozwijającego się jakiegoś takiego końca związku, takiej zbliżającej się jakiejś katastrofy, ten film może mu się spodobać. Znaczy na publiczności, czy publicznością wywołał emocje, więc ja powiedziałbym tak, na Głupców nie, na Cichą Ziemię tylko spodziewając się, że jest to kino powolne, ale jednak wywołał to więcej emocji i ewidentnie, tak, no szczególnie w porównaniu z Głupcami jest to film lepszy, także drodzy Państwo, szczerze bierzemy to na siebie na klatę, Głupcy nie, Cicha Ziemia z gwiazdką, tak. Musimy kończyć, tak jest. 22 wybiła naszych zegarach, bardzo Państwu dziękujemy, ja jak zawsze zapraszam na koniec audycji na swój fanpage na Facebooku, facebook.com/slotkogorzki, tam o muzyce, filmie, książkach i serialach dużo piszę. Będzie bardzo miło, że Państwo dołączą do fanów tegoż właśnie fanpage'a. Tak jest. Za tydzień pogadajmy o Wulkanie Miłości. Dobrze. Proszę Cię, zobacz ten film. A zatem, drodzy Państwo, Wulkan Miłości. To za tydzień. Definicja nas. Piotr Kruczewski. Maciej Tomaszewski. I Iza Kiszczak za naszą konsoletą. Zapraszamy na Tłusty Druk, który już teraz, a my słyszymy się za tydzień o 21 w środę. Dobranoc. Reset Obywatelski. We'll be right back.